Lekcja pod tytułem Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika. Po pierwsze, po co nam to sprowadzanie? Wytłumaczę Ci to. Umiesz już dodawać i odejmować ułamki o takim samym mianowniku. Na przykład 1/4 plus 2/4. Wiesz, co zrobić. Mianownik jest taki sam, więc dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy. Umiesz też odejmować, na przykład 5/9 minus 2/9. Mianownik jest taki sam, więc mianownik przepisujemy, a odejmujemy od licznika licznik. Wszystko jest w porządku. Dobrze. Ale co zrobić, gdy na przykład masz taki przypadek? 7/15 minus 3/7. Albo 7/15 plus 8/24. Co z tym zrobić? Trzeba umieć doprowadzić tą parę ułamków do takiej postaci, żeby miały wspólny mianownik. Taką parę też trzeba umieć doprowadzić do takiej postaci, żeby miały wspólny mianownik. I dopiero zastosować tą wiedzę, którą już mamy, czyli jak jest wspólny mianownik, to wiemy, co robić. I właśnie po to się uczymy tego sprowadzania do wspólnego mianownika. No to trzeba się go nauczyć. Metoda pierwsza. Wiesz już, co to jest najmniejsza wspólna wielokrotność, prawda? Popatrzmy sobie na takie dwa ułamki. 1/3, 1/4. Wspólnym mianownikiem będzie najmniejsza wspólna wielokrotność tych mianowników. Najmniejsza wspólna wielokrotność trójki i czwórki. Jakiej poszukamy, jeśli ktoś nie pamięta, jak się liczy najmniejszą wspólną wielokrotność? Wypiszmy sobie wszystkie wielokrotności trójki. No to wypisujmy. 1 × 3 równa się 3. 2 × 3 równa się 6. 3 × 3 równa się 9. 4 × 3 równa się 12. 5 × 3 równa się 15. Powiedziałem wszystkie, ale to może przesada. Wypiszmy kilka, może wystarczy. Teraz wypiszmy kilka wielokrotności czwórki. 1 × 4, 4. 2 × 4, 8. 3 × 4, 12. 4 × 4, 16. 5 × 4, 20. Popatrz, czy gdzieś tu widzisz wspólną wielokrotność? 12 jest wspólną wielokrotnością, prawda? Wystarczy trójkę pomnożyć przez 4, a czwórkę pomnożyć przez 3 i dostajemy 12. No to świetnie, czyli 12 jest wspólną wielokrotnością. No to teraz musimy co zrobić? Rozszerzyć jeden i drugi ułamek. A pamiętasz, rozszerzanie to jest mnożenie i licznika, i mianownika przez tą samą liczbę. No to popatrz, rozszerzam ułamek 1/3 przez 4, czyli mnożę i licznik, i mianownik przez 4, a ułamek 1/4 rozszerzam przez 3, czyli mnożę i licznik, i mianownik przez 3. I co dostałem? 4 × 1 to jest 4, 4 × 3, 12. 3 × 1 to jest 3, 3 × 4, 12. Udało się, prawda? Popatrz. Dzięki rozszerzeniu dostaliśmy te ułamki, ale już o tym samym mianowniku i na przykład możemy teraz je dodawać albo odejmować. Czyli jak działamy? Szukamy najmniejszej wspólnej wielokrotności. Przećwiczmy to jeszcze na dwóch przykładach, a później Ci podam drugą metodę. Drugi przykład sobie weźmy, na przykład 3/6 i niech będzie 4/9. No to wypisujmy teraz wielokrotności mianownika pierwszego, czyli szóstki. 1 × 6, 6. 2 × 6, 12. 3 × 6, 18. 4 × 6, 24. 5 × 6, 30. Może wystarczy, zobaczymy, jak trzeba będzie dalej szukać, to będziemy szukali. A teraz wielokrotności dziewiątki. 1 × 9, 9, 2 × 9, 18, 3 × 9, 27, 4 × 9, 36,
5 razy 9, 45. Widzisz gdzieś tu wspólną wielokrotność? Proszę bardzo, jest 18. Najmniejsza zresztą. Bo jeszcze inne wspólne wielokrotności też są, ale najmniejsza jest najlepsza. A więc ułamek 3/6 będziemy mnożyli przez 3, a ułamek 4/9 będziemy mnożyli przez 2. No to mnóżmy. Tu mnożymy przez 3, a tu będziemy mnożyli przez 2, czyli rozszerzali. Tak to się ładnie mówi. Rozszerzajmy. 3 razy 3. 9, 3 razy 6, 18. 2 razy 4, 8, 2 razy 9, 18. I udało się. Dostaliśmy obydwa ułamki o wspólnym mianowniku, równym 18. Oczywiście, jak będziesz sprowadzać do wspólnego mianownika, to, co tutaj ja robię, może sobie robić na kartce gdzieś obok, albo po prostu w głowie. No weźmy trzeci przykład jeszcze, żebyśmy to sobie utrwalili. Na przykład takie dwa ułamki. 2/15 i 3/20. Szukamy. Wielokrotności piętnastki. 1 razy 15, 15. 2 razy 15, 30. 3 razy 15, 45. Żeby nie liczyć za dużo, tu już będę od razu równolegle liczył wielokrotności dwudziestki. Może trafimy dosyć szybko. 1 razy 20, 20. 2 razy 20, 40. 3 razy 20, 60. To widać, ta wielokrotność mi przekracza tą. No to liczę dalej po lewej stronie. 4 razy 15, 60. O, super, jest. Widzisz, tak można trochę tu, aż się w końcu trafi. No to ekstra, czyli widać, pierwszy ułamek tej po lewej stronie musimy mnożyć przez 4, ten po prawej przez 3. No to mnożymy. Razy 4, razy 4, licznik i mianownik, a tutaj razy 3, razy 3, licznik i mianownik. I co nam wychodzi? 4 razy 2, 8, 4 razy 15, 60. 3 razy 3, 9, 3 razy 2, 60. I dostaliśmy dwa ułamki o wspólnym mianowniku. Tak to działa. Czyli musimy znaleźć po prostu najmniejszą wspólną wielokrotność. I to jest metoda numer 1. Powszechnie stosowana przez uczniów. No ale wymagająca znalezienia, na przykład tą metodą, lub w głowie, czasami przez zgadywanie, najmniejszej wspólnej wielokrotności. No i pamiętać trzeba później, że trzeba pomnożyć. Czyli trzeba rozszerzyć jeden ułamek i drugi. A teraz pokażę Ci metodę numer 2. Ona jest, powiedziałbym, skuteczna zawsze. Jak nie możesz długo znaleźć tej najmniejszej wspólnej wielokrotności, to zastosuj tą metodę numer 2, którą tutaj Ci pokażę. Często jest tak, że z niej się robią większe liczby w liczniku i mianowniku, ale niektórzy uczniowie uczą się tej metody i tylko tą stosują, bo po prostu łatwiejsza jest do zapamiętania. Popatrzmy sobie na ułamki, na przykład taką samą parę, jak żeśmy już się raz nią zajmowali. 3/6, 4/9. Jak sprowadzić je do wspólnego mianownika? Już Ci pokazuję. Mianowicie, mianownik wspólny to będzie wynik mnożenia tych dwóch liczb. Mnożymy sobie mianownik razy mianownik. A nie, ładnie się to napisało, napiszmy to jeszcze raz. Mianownik razy mianownik. Czyli co dostaniemy w mianowniku? 6 razy 9, 54. W obu liczbach. I już wiadomo, jaki będzie mianownik. Mianownikiem dowolnych ułamków, jakbyś wziął dowolne, to i przemnożył ich mianowniki, to zawsze dostanie wspólny mianownik. Czyli tak, w mianowniku jest wynik mnożenia. Mnożymy i wpisujemy zarówno tu, jak i tu. A teraz co wpisać w pierwszym liczniku zamiast trójki? Wynik takiego mnożenia. Ten mianownik, tego drugiego ułamka, razy ten licznik. Ten wynik mnożenia wpisujemy tutaj. 9 razy 3, 27. A teraz co wpisujemy do drugiego licznika? Może się już domyślasz. Wynik mnożenia, ten mianownik, ten licznik.
6 razy 4, 24. Czyli dostaliśmy taką parę. Zamiast 3 szóste mamy 27 pięćdziesiątych czwartych, a zamiast 4 dziewiąte mamy 24 pięćdziesiąte czwarte. Ostrzegałem, że będą większe liczby. Bo popatrz, tutaj mieliśmy. Tą pierwszą metodą dostaliśmy mniejsze liczby w liczniku i mianowniku. Było 9 osiemnastych, 8 osiemnastych. Przypomnijmy sobie. 9 osiemnastych, 8 osiemnastych. To dostaliśmy pierwszą metodą. Tą drugą metodą dostajemy takie ułamki, też o wspólnym mianowniku. Więc ta druga metoda, choć niektórzy ją wolą, prowadzi do większych liczb w liczniku i w mianowniku. Tu muszę uczciwie ostrzec, że tak jest. Ta pierwsza metoda często, choć nie zawsze, doprowadzi do tego, że w liczniku i w mianowniku będą mniejsze liczby. Kiedy to ma znaczenie, że te liczby są większe albo mniejsze? No, później przy rachowaniu, dodawaniu, odejmowaniu, a szczególnie przy mnożeniu i dzieleniu, bo wyniki są większe. Jak ktoś nie ma problemów z dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem normalnych liczb, liczb naturalnych, to go to nie powinno przerażać. Jak ktoś jeszcze ma problemy na przykład z tabliczką mnożenia, no to raczej powinien dążyć do takiej postaci, o tej tutaj, żeby jak najmniejsze liczby były w liczniku i mianowniku. No tak, ktoś powie. Ale jeżeli łatwiej ci zapamiętać tą metodę, mniej się na niej mylisz, to ją stosuj, mimo tych większych liczb. Bo ważniejsze jest to, żeby dobrze sprowadzić do wspólnego mianownika, a później jakoś sobie poradzimy, tak można powiedzieć. Przećwiczmy jeszcze tą drugą metodę, żeby ją sobie utrwalić. No weźmy sobie na przykład takie ułamki. 10 dwudziestych, a tutaj 3 czwarte. No i co się z tego zrobi? Dwa ułamki. Jakie? Liczniki, mianowniki mnożymy. 4 razy 20 to jest 80. Przemnożyliśmy mianowniki, a teraz tak zwane mnożenie na krzyż. 4 razy 10, 40. Wpisujemy. 20 razy 3, 60. Wpisujemy. Gotowe. Inny przykład. 3, 5, 7, 9. Jak tu sprowadzimy? Przygotujmy sobie kreski ułamkowe i mnożymy. Mianownik razy mianownik. 5 razy 9, 45. Więc wpisujemy do mianowników. Teraz na krzyż. 9 razy 3, 27. Do pierwszego i drugie na krzyż. 5 razy 7, 35 do drugiego. Myślę, że to jest zrozumiałe. Dół razy dół i na krzyż. Z prawa na lewo, z lewa na prawo. Przećwicz to sobie i powtarzam. Ta metoda prosta do zapamiętania gwarantuje zawsze